Dzisiaj mamy majóweczkę, więc zabieramy się za duszonki. Mamy już wszystko pokrojone, będziemy wkładać do naszego bundzloka. No, bo to się nazywa duszonki, bundzlok, albo... Jak to u was się nazywa? Wiecie, taki garnek, który stawia się na ognisku z wszystkimi dobrociami, to się razem wszystko robi, potem się wyciąga te rzeczy. Jak to u was? Bo to się nazywa różnie w zależności od regionu. Dajcie znać, bo to... My zawsze mówimy duszonki albo bundzlok. I niektórzy się dziwią, co to jest. Mikołaj właśnie skończył sobie jeść, jadł kiwi, nie smakowało mu kiwi. A było słodkie, mama sprawdzała, bo mama w sumie zjadła. Będziemy jeść co innego. Maciuszka tutaj wszystko układa. Sól możesz podać. O, i dajcie znać, co wy wkładacie do takiego gara dobroci. Bo u nas jest dzisiaj kapusta, marchewka, mamy tutaj cebulę, boczek, czosnek, ziemniaki i te skarczek chyba, nie? Tak, karkówka, no. Dzisiaj mamy bez kiełbasy, próbujemy bez innej wersji. Ostatnio mieliśmy z kiełbasą. Marta próbuje nie przesolić. Daję ociupinkę, będziemy solić na talerzu i pieprzę to. Dobrze. Bo ostatnio mieliśmy to przesolone. Taka wieliczka była. W ogóle mam tendencję do przesalania. Mój mąż nie chce tego powiedzieć. Ale podobno mówi się... No tam Mikołaj się bawi. Mówi się tak, że jeżeli ktoś przesala, to jest zakochany. Więc kochanie... Już wiesz, dlaczego przesala. Z jego najlepsza zabawka. Klucze i stukać o co się da. O, albo jeździć po łóżeczku, nie? Świetnie. O, jeden kawałek będzie bardzo smutny. Nie przesadzę dzisiaj. Najważniejsze to, żeby mięso weszło. No, wejdzie. Wejdzie mięso, kochanie, mi zawsze wejdzie. Dobrze. Później rozpalimy ognisko, postawimy go. Jeszcze nie mamy trawy, więc się nie przejmujemy, byle gdzie go damy. Tak. Później będziemy myśleć. Na razie wciąż nie było pogody. Teraz dzisiaj jest pogoda, ale to jest taka chwilowa pogoda, więc... No nie było czasu i tak byśmy z tym wszystkim nie zdążyli, nie? Co to odpadało dzisiaj. Chociaż ja miałam taki przebłysk. Tak, ale to musielibyśmy wypożyczyć jeszcze tego walca i tak dalej. No sporo. A trawa jest przycięta. Pokażę wam. Tak, Krzyś trybuje ją dzień w dzień. Tak wygląda przycięta trawa i powiem wam, że przycięta trochę się zagęściła. Wygląda lepiej niż poprzednio. Jest bardziej gęsta, więc przycinanie trawki ma jak najbardziej sens. Ale będzie bundzlok dobry. Pyszny. To co, potrzebujesz coś się dokroić, czy nie? Chyba nie, chyba nam to tak, wiesz, wejdzie wszystko fajnie w sam raz. Mi się wydaje przynajmniej. To dobrze. Solę po szczypcie co jakiś czas. To widzimy się za chwilę. Krzyś zamyka nasz garnek. Zalewaliśmy go piwem, które tam widzicie. Bo normalnie zalewa się wodą, ale my lubimy właśnie dołożyć i do golonki, i do czegoś takiego piwo. Taki daje fajny smak. Tutaj Mikołaj ma jedzonko, tylko chłodną mu warzywka, bo są jeszcze gorące, teraz je wyjęłam. Mamy tutaj, od razu opowiem mojemu panu Mikołajowi, co my tutaj mamy. Kalafior, brokuł, batat, cukinia, marchewka, kawałek ziemniaka i groszku cukrowego. Sam będziesz jadł? Tak? Sam? Tak, już kamerę. Już łapać. Ty łobuziaku. Zaraz pójdziemy na pole, tata będzie rozpalał ognisko, to prawie się ochudnie. I pójdziemy się przejść, tak? Chcesz spróbować batata? Lubisz bataty, proszę. No, masz. To nie jest kiwi. Teraz lepsze. Jeszcze? Uwielbia bataty. My jemy tutaj obiadek przy oknie. Tata tam ogarnia nasze duszonki. Chyba zjemy, jak Mikołaj pójdzie spać, bo Miki już jest taki zmęczony, tak? Bierzemy tutaj jakąś batata. Tam. Pięknie. Batata, 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 Miki lubi bataty.
gdzieś krąży dookoła ogniska, byle nie wywołał deszczu. Już dostały kości. Także wszyscy dzisiaj zadowoleni. Każdy ma coś dobrego, tak, Mikołaj? Pewnie słabo będzie widać, bo za mną jest jaśniej, ale doszłam do wniosku, że dzieci to są mega wyzwolone. Dlaczego my tracimy to wyzwolenie w trakcie tego, jak dojrzewamy? Bo my się nigdy nie starzejemy, my zawsze dorastamy. No nie? Umemłany cały, ten pan jest szczęśliwy, a tu człowiek jak idzie do restauracji, to żeby się nie pobrudzić, a nie daj Bóg się poplami, no to już trochę nie, że niby wstyd, no nie? Tracimy takie fajne zalety. Nie wolno ich tracić, prawda? Znaczy, trzeba jeść czysto, bo to jakby nie było dobra sprawa jest. Gdyby mama zawsze tak stulce umemłała, to by strasznie dużo sprzątania było, a ja nie lubię, nie? Robią się nam dużuneczki, pomalutku, na wolnym ogniu. Pachnie już wszędzie, już bardzo czuć. A jestem głodna. Ja też. Jeszcze jakaś godzina. Zrobiły się, Krzyś będzie je zdejmował. Nie palicie? Mamy kalicę. No wiem, ale ona jest aż taka dobra? Really? Nie palicie? To nie, to jest gorące. Ale co? Nie. Kaczał mi się, ale nie wiem jak. Nie. Żałuję, że nie możecie tego zapachu poczuć i smaku też poczuć w sumie. No. Mi zaparowała kamerę. O, jakie mięsko! Aż się rozpada, przepyszne. Otwieramy. Czy otwieramy kartona tutaj? Otwieramy kartona? Chociaż tak się na nim świetnie bawisz, że nie wiem, czy go otwierać w ogóle. Co myślisz? Otwieramy czy nie? Mikołaj jeszcze nie wie. Mikołaj się wciąż zastanawia, tak? Pytasz się ich wszystkich tam? Otwierać czy nie otwierać karton? Mikołaj. Otwieramy go? Zapodał Mikołaj. Nie wiem, czy go otwierać, bo się na nim tak świetnie. No ja widzę właśnie, że... Kupmy sobie drugie. No, a ten mu zostawmy. A ten mu zostawmy do zabawy. On lubi na to wchodzić i schodzić. Tak. Jakieś jego takie pierwsze wyzwanie Mikołaja, czyli wchodzenie na karton, który ma około 5 cm, może? O, 4-5? Wysoko! No. Więcej niż dywan. Tak. Tata! Teraz schodzimy? Schodzisz? No to pokaż jak schodzisz. No. Ja się wycofam, żebyś miał miejsce. Dobra. No i? Dobrze. Świetnie, Miko. Brawo. Ale pytałeś się, czy schodzisz, a on tak. No. To wchodzimy jeszcze raz. Chodź, pokaż wszystkim, jak wchodzisz na karton. Wejdziesz na karton? No, wejdziesz. O tak. Stopka wyżej, teraz nóżki. No. Ćwiczenie dla babasa. Samochodzik sam się nie będzie bawił, potrzebuje. Ja.
przeszkód. No, ale sobie poradził. No świetnie sobie radził. Wszyscy są dumni. No. A jeszcze tak pokażę, jeszcze tak mówię. No ciężko, tutaj ciężko, ale, ale... Brawo! Super! Otwieramy! Ktoś zjeżdża! Ktoś zjeżdża z pudełka! Co to jest? Jakie śrubki! Widzisz? Ale nie jemy folii.